Ale na jakiej podstawie pan wskazuje? No właśnie. Coś zrobił? A co zrobił? Proszę mnie puścić. Dziecko mam rozumieć, tą człowieku, 12-latkę wszczepia? Nie. Czego karty są obywatela tam dziecko? Proszę mnie puścić. Chyba na jakiejś podstawie prawnej pracujecie, rozumiem. Oczywiście. Tak, bezpodstawnie chyba nie. Proszę mnie puścić, dziecko mam wyprzeć. Nie puszczę. Puszczę. Za chwilę co nas przyjdzie. No często przekraczacie tu prawo. Puść mnie człowieku, dziecko mam sklepie, czy to rozumiesz, to? Co się stało? Weź, powiedz go, przecież zaraz mi kurwa. Ale co się dzieje? On jest ciężko oddychać, zrozumiesz, człowieku. Tego pan nie powiedział. Mówiłem. Mówił, bo my słyszeliśmy. Słyszeliśmy, że jest panu ciężko oddychać. No, proszę państwa, nie wiem, co pani ma problemy, dlaczego ma ból w oczu. Woli nie, rozumiecie to? No, ale dlaczego pani zrozumie? Co innego, jak to wy, to... Ale ja nic nie zrobiłem. Ale będę w końcu. Przecież wszyscy widzieli. Oczywiście, tak. Jakie pytanie, że ja nie wiem. Od rana można, że poprosiłam tylko do podróżu, nie do galerii Siewskiej. No bo, na ból w oku. Oni po prostu tyle opuszczyli. Ale... Tu świecą, jaki dystans społeczny jest! No! No nie, no masakra, no nie, niech pani go nie szarpa. Proszę nie szarpać, no ja bym, ale on nie chce coś jedno polecenie, nie wiem, ale jakie polecenie? Jakie polecenie? No nie miał maseczki, a pewnie 30 osób polecenie. Każdy do państwa zaczną. Nie wiem, ale mam obowiązku, bo nawet aż polecę. Ale jakie polecenie państwo mu pytali, że mają polecenie? To znaczy słuchaj. Ale co, to nie założył maseczki. A ja mówię panu, proszę mnie puścić. Ja pytam się jeszcze raz. Człowieku, muszę zawieźć rodzinę do domu. Czy ty jesteś normalny? Słyszysz? Żona jest, żona ze mnie. Nie ma prawa jazdy, żona. Wezwijcie tą karetkę. Wezwijcie tą karetkę, bo jak ma tą... karetkę i koniec, no skoro cię boli, wezwijmy ją. Czy może mógł chociaż usiąść gdziekolwiek? Będą państwo tak nad nim stali? Tak. To znaczy, ale... Trzymaj go, ja nie będę się im legitymował. Masakra, no. Chodź, usiądź. Proszę mnie puść, pan stoi. Proszę mnie puść, niech pan stoi. Ale wy nie macie prawa kogoś skuwać. Nie rodzicie są prawne. Proszę państwa, proszę nie szarpać mojego męża. On się źle dzisiaj czuje. Połączaliśmy go dzisiaj 10 razy. Tak, 20. Mariusz, stań w miejscu, proszę cię. Nie mogę, bo mnie trzymają, a mnie boli, nie mam jak się złapać za żebro. Niech pan stoi. Proszę mnie. Dla latały i szukały ich jak... Ale nikt nie będzie chodził po całej galerii, proszę, muszę się drodzy państwo. No nie, nie mam takiego prawa, obowiązku. Ale podali ci jakąś... Nie podali nic, absolutnie nic. Mąż miał maseczkę w ręce, nie założył, bo trudno mu oddychać. Weszłam na kilkanaście minut, tylko... Pan tu podszedł minutę temu. Ale ja chcę z panem rozmawiać. Kilkanaście... Proszę nagrywać. Nagrywam, proszę panią, interwencję, bo stajecie się coraz bardziej bezkarni. A sam na nos ma niezobrożony. A szarpie człowieka. Bezkarni, brutalni. Prosiłam może o kilkanaście minut, żeby podwieźć mi dziecko. Potrzebne były natychmiast spodnie na poniedziałek. Niech pani to sfilmuje wszystko i idzie do adwokata za szarpanie. Prawna, faktyczna. A pani tą maseczkę to chyba ma z tydzień czasu już używana. Proszę mnie nie dotykać, jest społeczny 2 metry. Pani chyba pierze tą maseczkę, bo widać już aż nie mam pojęcia, nie wiem, byłam gdzieś w sklepie i mąż zaczął wołać, no. Niech stoi mąż, bo oni teraz to będą... Mariusz, proszę cię, stań przy teraz ścianie, będą opcji się, jak ci boli. Cały czas. Proszę pani, no przecież nic nie robi, proszę cię nie trzymać, no gdzie ucieka? Wzywamy karetkę, tak? Wzywamy karetkę. To jest paranoja po prostu.
Marek, ostatnio nie wiem, pana czy mam maseczkę, że... Daj mi spokój. Pytam się jeszcze raz, te bankaretki. Nic, raz pożarne. Gdy pan raz do rynku sprawdził, pan stoi w nim. Ale rozumiem, ale to dali się wolności. Czy pan rozumie to? Pan powiedział, jakie wykroczenie? Chce się pan nie wykonować. Ja nie muszę, bo nic nie zrobiłem. Ja jestem poszukiwany, nic nie muszę. Proszę pana, nie miał pan założonej maseczki. No mi jest trudno odnykać, że żona mówi. Cały czas tłumaczy. Od rana mnie cały czas boli, nie mogę od dobrze odnykać. Nie, to nie jest jeden, to? Tak. Nie jest jeden, to? Nie jest jeden, albo jest do lekarza. Mąż. Jakie będą dalsze czynności? Bo co mi mogą zrobić, żeby się uśmiechnąć? Proszę państwa, proszę mnie nie dotykać. Czy może pan poinstruować swoich współpracowników i nie czerpali mojego męża? I zachowali dystans społeczny. Jakie pan proszę stanąć sobie w miejscu? Ale jeśli nie ma pan... Obywatela, tak. Obywatela. Panowie służą na obywatela? Ja nie wiem. Rzucacie go na ziemię. Komu wy w ogóle służycie? Bo z naszych podatków to wiadomo, ale dla kogo to nie wiem. Bardzo. Pana. Proszę nie ma. Pan jest proszę nie ma. Musi go gnieść koranem. Mariusz, błagam cię, wstań! Nie! Nie! Oni są pod dukaninia! Ręka! Nie! Mariusz, boli cię, bo błagam! No, ostatnio w niewyjaśnionych okolicznościach zginęła osoba z komisariatu w Ostrowcu. Błagam cię, nie rób, kurwa, się o tym więcej! Kurwa, nie mogę oddychać! Nie może oddychać, boli, to było zejdź! Kurwa, nie mogę oddychać, człowieku, zejdę! Nie! Tak, psiknij mu gazem, kurwa, nie może oddychać, psiknij mu gazem jeszcze! Proszę, nie przyjmę! To skurwa męda jebana! Anita! Zróbcie to! No, daj się na Messenger, żeby nikt nic nie zrobił. Ręka! Normalnie wojdę. Kurwa, to... Nie? Mama dumna w domu. Mama jest dumna w domu. Mama jest dumna w domu. Jest pod rękę i wyprowadzamy z galerii. Do góry, do niego. Mama dumna. Jak ty możesz w lustro patrzeć, człowieku? Zabieram. Jak ty możesz w lustro patrzeć? Potrzebować chleba. To na to idą nasze podatki. To. Właśnie. Szkoda, że bandytów kurwa tak potraktować, jak człowieka bez maski. Społeczeństwo was rozliczy. Prędzej czy później. Ale jak później w lustro se spojrzy? No tak, pójdzie, będzie się